Ostrowieccy radni zebrali się w czwartek na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Ważnym punktem sesji było głosowanie dotyczące apelu złożonego przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, a dotyczącego uwzględnienia województwa świętokrzyskiego, w tym miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, w planach budowy linii kolejowych dużych prędkości w ramach programu Polska 100 minut. Z takim apelem wystąpili z samorządu województwa świętokrzyskiego, z sejmiku wystąpili już do premiera radni. Otrzymaliśmy, że nie będzie tej drogi szybkiego ruchu, tak zwanej szprychy, która miała przebiegać przez Ostrowiec Świętokrzyski i dotrzeć do Leska, czy nawet Sanoka. I w tym momencie zrodziła się taka niepewność, a wręcz takie z naszej strony niezadowolenie, że miasto Ostrowiec Świętokrzyskie, ale i województwo świętokrzyskie, bo z kolei Kielce też zostały jak gdyby wyłączone tą decyzją rządu z drugiej takiej drogi, która przez Kielce miała przebiegać Busko i tam biec w stronę tego nowego portu lotniczego, i zaniepokojenie, że w sumie zostaniemy odstawieni na boczny tor. Trudno będzie rozwijać się gospodarczo w mieście, no bo wszyscy, którzy przyjdą tutaj inwestować, to chcą mieć drogi dobre i szybkie. I gdyby tego nie było, no to po prostu jesteśmy znowu na marginesie jakiegoś rozwoju takiego, który chcielibyśmy, żeby był, żeby to miasto tętniło życiem, żeby była praca, żeby byli inwestorzy. Jak nie będzie dróg, nie będziemy się mogli tak rozwijać, jakbyśmy chcieli. Apel skierowany jest do Rady Ministrów. Apel zostanie poparty, mam nadzieję, jednogłośnie dzisiaj uchwałą dotyczącą kwestii związanych z pewnego rodzaju wykluczeniem komunikacyjnym, na które wskazuje nas obecny rząd. Rzecz tyczy się infrastruktury przyległej. To miał być element centralnego portu komunikacyjnego. Jak wiemy, ta inwestycja została mocno ograniczona. Niestety te ograniczenia w głównej mierze dotyczą naszego miasta. Staramy się tym apelem, tą uchwałą zwrócić uwagę na ten niezwykle istotny fakt z punktu widzenia takiej strategii, myślę, rozwoju naszego miasta. To przez nasze miasto miała przebiegać tak zwana szprycha kolejowa. Chodzi o kolej, szybką kolej. Mamy nadzieję, że te uchwały, które podejmują samorządy różnego szczebla, przyniosą efekt i nie będziemy skazani na swego rodzaju wykluczenie komunikacyjne. Radni Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przyjęli apel jednogłośnie.